Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Cześć kochani, z tej strony DJ Bianka i nasz najnowszy nabytek, najnowszy redaktor w redakcji arn.eu, Kebab. To ja. No. To ja, zwany też Zbyszkiem. Zbyszkiem, ale... Zbyszko z Trzej Cytryny, coś tam. Najlepsze. Dzisiaj mamy dla was jedno z zaległych rozpakowań. Rozpakujemy dzisiaj Pixelboxa wraz z gościnnym udziałem Kebaba, ale zanim to zaczniemy... Danina. Potrzebujemy daniny dla Grunia. Grunio, nie z tej strony, z drugiej strony masz daninę. Masz jakie serduszko piękne dostaniesz. Dziękujemy. Bezcielesne ręko za daninę dla Grunia i ruszajmy z tym koksem, weźmy się za Pixelboxa. Proszę Cię, Kebab, czyń honory. Co mamy w tym miesiącu? W tym miesiącu, czyli tak naprawdę w którym miesiącu? Tutaj jest napisane luty miesiącem darmowej dostawy, więc... pewnie styczeń. Może tu będzie napisane. Witaj. Miesiąc? Smok. Wow, dostaliśmy specjalny kod rabatowy. Czekajcie, może ja wam pokażę. Spersonalizowany. Spersonalizowany kod rabatowy. Kod ważny tylko do 1 lutego. O, ale jaki ładny spersonalizowany. No. Może komuś się przyda. Ale fail. Co? Psujemy? Psuj. Zawsze chciałem to zrobić. Zawsze z tobą chciałem być przez całe lata. To będą prawa. Bling bling. Zawsze takie chciałem, patrzcie. Z Dragon Balla, co to jest? Bling bling. Ja sobie założę. Bling bling. I zaraz wam o nim opowiem, a ty nam powiedz, co tam jest jeszcze. Znaczy, może chcesz, żebym od razu przeczytał wszystko? Nie, spoiluj wszystko. Z tym wyciągaj, a ja się z tym rozprawię. Ja wyciągnę powolutku. Ale fajne. Ciep. Jeżeli miałbym znowu te 25 lat tylko, to bym chętnie takie nosił w swoim gimnazjum. Pięknie. To jest ten. Bling Bling z Dragon Ball Z. Mamy czterogwiazdkową smoczą kulę. To jest chyba ta, którą miał Goku, nie? I Z z Dragon Ball Z. Fajne. Bardzo ładnie, bardzo ci pasuje do czapeczki. Tak myślałem. Coś jeszcze masz oprócz tej Z? Aha, no tak, kula, Z. Jest kula i Zetka. No cóż, no to... Ojo, to się spodoba Hellgate'owi, ale to za chwilę. Kalendarz. Kalendarz od Pixelboxa, 2018. No to możemy już... Dawaj, daj mi ten luty. Nie, zabrałeś mi luty, no jest za późno. Teraz będzie bieg i szukał luty. Masz, Grunia. Idzie luty. Podkuj. Zjedz buty. Zjedz jeszcze. Nie. Jeszcze żuję jabłko. Nie. Nie chcesz luty? Nie. Woli jabłko. Dziwne. Zlutowany Grunia. Co mamy dalej? Aha, składaj, dobra. To ty składaj portfelik. Kalendarz, to jest trudne zadanie. Ja spróbuję. To jest takie, z którym ja sobie może poradzę. Portfelik pokemonowy z BioWorld Europe, czyli licencjonowany. BioWorld ma masę licencji oficjalnych z zespołem R. Czuję się, jakbym odmłodniał 20 lat. Może w końcu wymienisz ten swój... Ale to nawet nie ze starych serii, z tych nowszych. Jest Łobufet, jest ten... Co ten ryba i ten taki dynia, co nie pamiętam, to są z nowych tych, z nowej generacji. Ktoś pamięta, jak się nazywają? Nie pamiętam, to nie jest chyba z drugiej. Ale wie, jak się nazywa ten, to jest kot. A to jest Jesse i James, proszę bardzo. Zespół R, potwierdzony. Zespół R, no mają potwierdzony klinicznie zespół R. Fajny portfelik. Są fajne takie kieszonki zawsze na monety i zawsze mnie w nich wkurza, że są ciasne takie, że trzeba palec wkładać, a ta jest tak fajnie pomyślana, że się otwiera jeszcze na boku. Jest łatwiejszy dostęp do pieniędzy, których nigdy nie mam. A oprócz tego taki standardowy portfel. Ja nadal używam tego papierowego portfela. Umarł wielokrotnie. Który od lat. Gdyby ten portfel mógł mówić, by już prosił, żebyś go zabił. Nie. No, i co jeszcze mamy fajnego? Twoje ulubione koszulki. Moje ulubione koszulki. Z czego to jest koszulka? Attack on Titan. Atak na tytsy. Tytsy. Ładne. Fajne nawet, to jest oficjalne. Okay. Jakoś wygląda, jakby była jakoś taka brandowana. Te koszulki są zazwyczaj niebrandowane. Jak nie w wiem, Pixelboxie? Jest. No, już od jakiegoś czasu. Ale ładna, kurczę, fajna. Trochę taka obrzydliwa, do kościoła bym jej pewnie nie ubrał, ale może. Co szczęście. No w sumie. Na ten, na... Do Wielkanocy na jeszcze daleko. Na poświęcenie mięsa, tak? Wędlin. Na spełnowanie. Dobra, i co mamy ostatniego? Robocika dla Hellgate Texa. To w sumie wygląda jak... Gundam. Style. Gundam style.
Gwóźdź programu. Dobra, powoli, powoli. Wow, to jest taki faktyczny model do złożenia z Gundama. To jest tak, te zabawki zazwyczaj kosztują trochę pieniędzy. Ej, jest nawet polska instrukcja. Polska. Więc można sobie... Mamy na forum takiego gościa, który jest fanem robocików, taki grubas, bo grubi ludzie lubią robociki, dlatego ja lubię robociki. Szczupli też lubią robociki. I on uwielbia budować takie rzeczy, więc chyba się ucieszy z tego, że są... Nie wiem, może on nawet wyśle w prezencie, chyba że już taki ma. On ma tyle robocików, że pewnie ma też takiego. No nie ma sensu, żeśmy go teraz próbowali złożyć, bo to jest taki... No, cały taki robocik do zrobienia, ale... On się ucieszy, modelów takich jeszcze nie mieliśmy nigdy w Pixelbox. O Jezu, jaka instrukcja. W Pixelboxie, więc fajne nawet. Fajna jest ta paczka. Czy tematy są takie mi bliskie? Jaki jest temat w ogóle? Jakieś anime pewnie, albo robociki, albo chińskie bajki. Jest napisane, jaki jest. Powinna być jeszcze przypinka. Zawsze była przypinka. Nie ma przypinki? Ukradli nam przypinkę i nie będziemy wiedzieli, jaki jest temat. Nie ma przypinki. No i nie ma tematu. Proszę bardzo, jest ulotka. Witaj Otaku. Styczeń 2018 anime. Miło nam, że zaczynasz rok razem z Pixelboxem. Styczniowy box wypełniony jest gadżetami związanymi z popularnymi anime, które mamy nadzieję przypadną ci do gustu. W tym miesiącu pudełka różnią się od siebie figurką, czyli Gundamem. Czyli można mieć różne. Ogromny robot, czyli model Gundama, jedna z czterech wersji od firmy Gundam Polska. No tak, Gundam zgadza się. To chyba wszystko w takim razie w tym materiale. Jak ci się podoba ta paczuszka? To nie kebaby. Nie wiem, tak naprawdę... Choć oglądam anime, przyznaję się. Akurat jedyne, które oglądałem bardziej nałogowo, może oprócz Dragon Ball w dzieciństwie, to jest... Czarodziejka z Księżyca. Oglądałeś Attack on Titan w dzieciństwie. No nie w dzieciństwie. Znaczy ja dalej jestem dzieckiem, przynajmniej mentalnie. Jest okej. Okay. A nie, Pokémony też oglądają. Kurde, w sumie, głupio się przyznać, miałem z 300 kapsli. Tych żetonów takich, tak? Tak, 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 tych tazosów. No i chcesz widzieć ile my... Ja zresztą chcesz widzieć ile my mamy tazosów. Ja miałem 300 i w tej mojej wsiowej szkole to byłem chyba drugą osobą, która miała najwięcej w szkole. I to nie tak, że ja zeżarłem te chipsy, tylko my tam graliśmy na tazosy w szkole. No tak, no to ja mam podobny kartonik. Trochę ich tu jest. Mam nawet jakieś popakowane jeszcze do dzisiaj, czekam... Sporo dostaliśmy od Krixa z kanału Kolekcjonerzy, to już lata temu. Ale są też te Chio z Dragon Balla i tak dalej. Ej, z Heroesów. I z Heroesów 4. Heroes 4. Najlepsze. Są nawet figurki te japońskie takie kulki. Ale to nie jest część paczki. No nie jest część paczki. W każdym razie. Idę sobie, żegnaj się z nimi, ja to wezmę pod włożę. Nie stracę. Także, nie wiem, ciężko mi ocenić, co ty sądzisz o tej paczce. Na dobrą sprawę. Mi się podoba. Jest okej. Jest fajne, były dużo... Jakościowo, dla osoby, która naprawdę się tym jara, myślę, że będzie bardzo zadowolona. Były dużo gorsze w przeszłości, więc to już wystarczy moim zdaniem za rekomendację. No, Pixelboxy w sumie trzymają. No zawsze są licencjonowane gadżety w większości, więc no, to już samo w sobie. No koszulki kiedyś były licencjonowane, teraz już nie są. Ale... To nie jest? Nie jest. Eksplosiv. Jest w porządku. Jest fajna. Jest okej. Następne dobrze będzie lepsze, pieniądze. Albo gorsze. Tak, Guno? No, Guno. Nie spadnie Guno, bo będzie siara. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym rozpakowaniu. Pa! O.